Przede wszystkim zacznę od gratulacji dla Górnika, całego trenera sztabu drużyny. Natomiast ja nie opuszczę głowy dzisiaj. Nie opuszczę głowy dzisiaj, dlatego że moi piłkarze ile mogli, tyle zrobili. Po prostu na dzisiaj, przez tą sytuację z Pogonią Siedlce, podróż, na dzisiaj nie jesteśmy gotowi, żeby 90 minut grać, jeżeli my graliśmy 4 dni temu spotkanie, jak równy z równy z Górnikiem. To było widać. W 70 minucie już odcięło prąd. Mimo wszystko mam troszeczkę pretensji, że straciliśmy taką bramkę, jak bramka na 2-1, bo mimo tego, że już brakowało moim piłkarzom sił, to można było tego uniknąć. Natomiast myślę, że kibice również to widzieli. Wielu kibiców tutaj mamy mądrych, pamiętających jeszcze wielką piłkę i widzieli, że w pierwszej połowie mogą być dumni ze swoich piłkarzy, mogą być dumni z tej drużyny. Powtarzalność akcji. Było widać, co chcemy grać, jak chcemy grać. Piękna bramka Szymona, kolejne sytuacje. Natomiast po prostu oni dali z siebie wszystko i po tym meczu w środę, po tej podróży, na dzisiaj nie jesteśmy jeszcze przygotowani na tyle, żeby pełne 90 minut grać jak równy z równym z drużyną, która wypoczywała dłużej. Tak to widzę i dziękuję moim piłkarzom, że dali z siebie wszystko.